Suwałki! 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 Edycja Suwałki Blues Festiwalu rozpoczęła się od ulewy, która nieco pokrzyżowała zamierzenia organizatorów. Aura jednak w pozostałe dni imprezy współpracowała zarówno ze sztabem organizacyjnym, jak i z publicznością. Krótszy o jeden dzień festiwal zgromadził wielotysięczną publikę. Poranne otwarcie klubów zapraszających na pierwsze tegoroczne śniadanie bluesowe wypełniło je po brzegi. Śniadanko smakuje. Tak, jest bardzo dobre, kawa również. A co na śniadanko było? Pizza, tradycyjnie pizza, teraz jest bardzo dobra kawa. Smakowało jednym bardzo. Dziękujemy. W kuchni jednego z bluesowych lokali, serwujących poranną dawkę energii, pracy był ogrom, ale humory dopisywały. Tak dobrze karmicie, czy tak dobrze gracie? Tak dobrze karmimy i tak dobrze gramy. Oczywiście. Co dzisiaj na śniadanko, że taki tłum? Co dzisiaj na śniadanie? Jajecznica z boczkiem, jajka sadzone, szynką parmeńską, bryskiety, naleśniczki na słodko i wszystko, co pan sobie zażyczył z naszej karty. Bardzo ciężki poranek i bardzo ciężki dzień przed nami, a w szczególności wieczór jeszcze, bo będziemy dalej grać do północy. I jutro znowu. I jutro znowu śniadanie bluesowskie, na które państwa serdecznie wszystkich zapraszamy. W lokalu, który odwiedziliśmy, trudno byłoby szpilkę wcisnąć, ale prócz śniadań i muzyki zmieścił się tu nawet niewielki, indywidualny pokaz bluesowej mody. Można robić zdjęcia, nie ma sprawy. Z tyłu są wszystkie, z tyłu są wszyscy wykonawcy. Fantastyczny strój organizacyjny. To jest gdzie pomysł pani... mojego męża, żebym uszyła sobie sukienkę. I to tak sama pani sobie uszy? Nie, ja takiej zdolności nie mam. Koleżanka nasza, taka znajoma Jasia, uszyła nam sukienkę. Powiedziała, nie ma sprawy, to był jej pomysł, jak to ma wyglądać. Daliśmy jej koszulki, które mąż miał. Ona wybrała, dobrała mniej więcej fakturę do siebie, także wszystko. No to może opatentujemy? Można by było. Znaczy ja już tu widziałam parę lat, 2-3 lata temu też już panią w sukienkach zrobionych z koszulek i to taki pomysł gdzieś tam się nam plątał po głowie, no ale no ileż można trzymać tych koszulek w domu, więc trzeba było je spożytkować. Drugie życie koszulki. Ale ma pani też coś fenomenalnego na paznokcie. No to akurat jest też, to mój pomysł w ubiegłym roku był sam w Suwałki Blues Festival, w tym roku jeszcze doszły pogodne Suwałki, z czego się bardzo cieszą moje wnuczki, bo jest miś na paznokciach, także... Także to jest fajne. A wnuczka ma już dwa znaczki kupione na czapeczce, a nie ma czapeczki. Czapeczka tam została, bo ma też dwa takie znaczki, więc się cieszy. Cieszy tak. Wnuki z nami jeżdżą już od dawna. Nie jesteście państwo z Suwałek? Nie, my jesteśmy z Bartoszyc. Dzieci nasze z Poznania przyjeżdżają tutaj, także... Który raz jesteście na bluesie? Mąż twierdzi, że, bo mąż nie był tylko na pierwszym. Ja może od czwartego zaczęłam jeździć w festiwalu, także najpierw jeździliśmy sami, teraz jeździmy, potem jeszcze z młodymi dziećmi, a teraz już jeździmy z całą rodziną. Dziadkowie, 3 pokolenia jeżdżą. Bawimy się dobrze, dlatego tu przyjeżdżamy. Cały rok i wakacje podporządkowane są pod festiwal. Wszystkie inne plany są realizowane dopiero po festiwalu. A gdybyście mieli państwo polecić komuś, kto jeszcze nie był tutaj, dlaczego? Proszę
proszę pani, mój mąż, który tam siedzi, ten pierwszy pan, poleca wszystkim w koło Suwałki przez cały rok. Kogo nie spotka, jak nie byłeś, musisz jechać. Także to nie ma zmiłuj, bo jest atmosfera, muzyka, po prostu klimat. Mamy przyjaciół suwalskich, jak to my mówimy, których spotykamy tu właśnie w Suwałkach tylko, na swojej umówionej ławeczce. Rodzinne spotkania na Blues Festiwalu zdają się być swoistą tradycją. Przyjechaliśmy z małżonką z Gdyni, to jest moja bratowa Anita i mój szwagier Krzysiu. Przyjeżdżamy tu od 5 lat, rok w rok, no tak jak tutaj poprzedniczka wspomniała, że ten festiwal już jest, to jest nasz pierwszy repertuar, jeśli planujemy jakieś imprezy, to on już jest w nadrzędnej naszej wersji, czyli przyjeżdżamy tutaj rok w rok i cudowna atmosfera, wspaniali ludzie, no w ogóle pierwszy raz w życiu widzę taką atmosferę ludzi żyjących tym festiwalem. Miasto całe żyje, no jesteśmy niezmiennie szczęśliwi, zadowoleni, no i w takim wspaniałym towarzystwie, jak to jest moja bratowa i szwagier i moja małżonka, no rok wracamy tutaj, no i zamierzamy wracać, no bo mi zdrowie pomogło. Jak się okazało, najlepszymi ambasadorami miasta i imprezy są sami Suwałczanie. Jestem żoną tego pana, który się tu urodził. To jest moja bratowa, która też się tutaj urodziła. Więc ja kocham Suwałki od 30 lat z tą miłością i uważam, że to jest wspaniałe miasto, z wielkim potencjałem. A odkąd wymyśliliśmy, bo nie jesteśmy od pierwszego sezonu Blues Festiwalu, ale odkąd wymyśliliśmy, że to byłby dobry sposób na spotkania, to przyjeżdżamy regularnie i jesteśmy zachwyceni również tym, co temu miastu daje po prostu. Naprawdę, to jest wspaniała impreza. Ci, których los wywiódł z rodzinnych Suwałk, regularnie wracają do miasta podczas festiwalu, nie tylko po to, by nasycić się muzyką. My przede wszystkim traktujemy też wspomnieniowo, tak, bo już urodziłam, więc miasto się rozwija, jest cudownie, idzie w bardzo fajnym kierunku. Ten festiwal bluesowy, który tu jest, miałam okazję być na różnych festiwalach, ale ten jest naprawdę ze szczególną atmosferą. Raz, że jest to codziennie, całe miasto żyje przez kilka dni. Ludzie żyją tym bluesem, jest taka podniosła atmosfera, wyczuwa się, mijając na ulicy nawet kogokolwiek z bluesowiczów, wszyscy się do siebie uśmiechamy, pozdrawiamy, więc to jest zdecydowanie specyficzne. A Suwałki same, no oczywiście za klimat, za to, że stają się coraz piękniejsze, ale też za te stare miejsca, w których jeszcze ciągle są stare chatki gdzieś, albo wykorzystywane stare zabudowania, dobudowywane są nowe miejsca, gdzie w charakterze tych starych, tak? Więc to jest bardzo fajne, żeby jakby tego ducha Suwałk zachować. No te miejsca, które były zawsze, tak? Muzeum i wiele innych, no to się zawsze kojarzy z dzieciństwem również, więc są takie emocje pozytywne, dodatkowe. No a blues, no po prostu to jest coś, co kochamy i myślę, że tak jak tutaj bratowa Czemia, że po prostu będziemy wracać, dopóki nam zdrowie pozwoli i będziemy, szkoda, a bardzo fajne jest jeszcze to, że coraz więcej miejsc, w których możemy tego bluesa zobaczyć, coraz więcej propozycji, też na bulwarach, też gdzieś właśnie w parkach, świetna sprawa. Najważniejsze i najbardziej warte polecenia miejsca, zdaniem festiwalowej publiczności, to Park Konstytucji 3 maja i popołudniowe spotkania na koncertach i ludzie na kocach wylegujący się, to jest atmosfera nie z tego świata, naprawdę. To jest jak amerykańskie miasta w latach 70. i to się nagle spełniło tutaj w tym mieście, to doskonała rzecz, naprawdę. Lokalni mieszkańcy mają o imprezie podobne zdanie. Co takiego jest w Blues Festiwalu, że on ściąga tak wielu ludzi do tego miasta?
autentyczny klimat, żywość tej muzyki, pomimo blues z natury jest muzyką smutną, prawda, ale tutaj nie odbieramy tak w ten sposób. To jest, no, jest okazja do spotkania się, do posłuchania w dobrym klimacie. Oczywiście w domu też co można ze sprzętu posłuchać, ale no, to jest żywa muzyka. Gdyby ci przyszło wskazać w tegorocznej edycji koncert, na który najbardziej czekasz, to byłby to? To będzie w sobotę koncert Alizona. Tak się składa, że mój przyjaciel, który przyjechał z USA no, lat temu, Mark Englender, jak słyszysz to pozdrowienia, to jest obywatel amerykański, który mieszka tutaj od jakiegoś czasu w Suwałkach, jest muzykiem, grywał w USA właśnie z ojcem tegoż Alizona. No już tak się umówiliśmy, że po koncercie jutro spróbujemy z nim pogadać sobie. To życzę wam cudownej konwersacji, znakomitego spotkania i doskonałej zabawy. Dzięki. Dobrej zabawy wszystkim. W Suwalskim Parku Konstytucji 3 maja, w sobotę, Bernard Alison wyczekiwany był przez wielu fanów gatunku. Bawię się dobrze i słucham bluesa. A na jaki koncert najbardziej pan czekał w tej edycji? Myślę, że na Bernarda Alisona. A dlaczego właśnie na niego? Bo prześledziłem jego historię i jego ojciec, Luther, uważam, że tworzył bardzo dobrą muzykę i myślę, że jego syn nie odstaje mu. Bardzo się tutaj dobrze bawimy, super jest. Czekaliśmy na ten koncert właśnie Alison. Super, jest niesamowicie. Kolejny nasz raz tutaj i na pewno wrócimy za rok, bo jest atmosfera wspaniała. Ludzie cudowni, pięknie. Po raz kolejny atmosfera jest niesamowita, także za rok na pewno przyjedziemy jeszcze raz. Dajmy, że z każdych stron Polski. Tak, niektórzy daleko stąd jechali, to tutaj jechali. Ponad 300 kilometrów. Prawie 5. My z Warszawy jesteśmy, a kolejny. Więcej, z Kujawsko-Pomorskiego. Też pod Warszawy samej. Bardzo nam się podoba. Mówię, kolejny rok i zapraszamy wszystkich, polecamy. Super. Atmosfera niesamowita. To jest co tu się dzieje, nie tylko same koncerty, ale ci ludzie, co tu przybywają, są wspaniali. To oni tworzą tą atmosferę, dla której chce się tutaj być. Nie da się tego opisać. Wypełniony festiwalową publicznością, zamienił się na 2 dni w 1 pokaźnych rozmiarów piknik. Na 2 scenach królowała muzyka i właściwie wystarczyło się zaledwie obrócić na kocyku albo po prostu odwrócić krzesełko. Ale nie brakowało też fanów wędrujących od sceny do sceny. W piątek wieczorem tysiące ludzi stanęły u stóp sceny przy ratuszu, na której popis dawała formacja WW.
formacji, dzięki znakomitemu pomysłowi Jana Chojnackiego, towarzyszyły dzieci bluesa. Jednym z nich był Maciej Maleńczuk, którego wyjątkowy wokal w takim repertuarze słyszymy raczej rzadko. Tym bardziej ten jego koncert należy zaliczyć do naprawdę wyjątkowych. Ogrom publiczności zgromadziła również Anna Popowicz. Serbska artystka nie po raz pierwszy stanęła na suwalskiej scenie. Podobnie jak kilkanaście lat temu, rozgrzała publiczność swą niezwykłą energią, dając popis zamykający tegoroczną edycję. Tegoroczny festiwal ku zadowoleniu publiczności powrócił do parku w centrum miasta. Ten urokliwy teren, zdaniem uczestników imprezy, od wejścia buduje atmosferę luzu i relaksu. Pierwsze pytanie będzie od nas. Dlaczego nas pani Bo się wybrała? Cudownie uśmiechacie. Na początek pytanie, czy dobrze się tutaj bawicie? Bardzo dobrze się bawimy. To jest w ogóle impreza już z tradycjami, ponieważ my wszyscy pochodzimy z Suwalszczyzny, nie wszyscy tu mieszkamy, ale przyjeżdżamy. Jak widać, tutaj właśnie już są kolejne pokolenia, ponieważ właśnie tak utrzymujemy wszyscy bardzo dobre relacje. Więc tu są już dzieci, wnuki, znaczy dzieci tych dzieci. No i jak widać, wszyscy się tu spotykamy. Tutaj jakby wszystko nas zajmuje. Jakieś miśki, lalki, lemoniada i tak dalej. A oczywiście w tle po prostu wdychamy, jak to mówi moja siostra, teraz tutaj gdzieś wyszła, wdychamy atmosferę bluesową, więc niezależnie od tego, czy tam widzimy, nie widzimy, ale podprogowo gdzieś tam wdychamy. A ponieważ jesteście stałymi bywalcami tej imprezy, ubiegłoroczne przeniesienie bluesa na bulwary i teraz powrót do parku, gdzie było lepiej w waszej ocenie? Właśnie dzisiaj rozmawialiśmy o tym przy kawie. Wydaje nam się, że jednak tu jest lepsza lokalizacja, ponieważ z każdej strony jest dobra, ta sama odległość w sumie. Jakby wszystko jest bardzo na miejscu, nie trzeba się przenosić i tak dalej, i tak dalej. W zeszłym roku właśnie jak byliśmy na bulwarach, to tak nawet, chociaż taki był koncert, że nie chciało się od niego wychodzić na kartasza, nie? Ale jednak wydaje mi się, że tu właśnie jest tak bardziej wszystko na miejscu. A co sądzicie o ofercie muzycznej? Oferta muzyczna to jest super i tutaj muszę powiedzieć, że wszyscy udostępniamy, reklamujemy Suwałki w Polsce i na wszystkie strony, bo właśnie sama to powtarzam, z takiej nieznacznej imprezy plenerowej, wręcz kameralnej, zrobił się wow festiwal, nie? Więc jest super. Zapraszamy na Suwałki! Thank you.